Szanowni Państwo, jako że ostatnio zbytnio zajmuję się bashingiem judeo-chrześcijaństwa, stwierdziłem, że zgodnie z tym, co zrobił na przykład Makrobiusz w swoich Saturnaliach, ominę ten temat szerokim łukiem, pozwalając sobie tylko i wyłącznie na drobne przytyki tu i ówdzie. Chciałem dzisiaj pomówić nieco o misteriach Hekate. Tak więc tak. Zaczynając od poezji pośmiertnej na cześć Fetiusa Agoriusa Pretextatusa 310, 320, 384, być może napisana na podstawie Laudatio Funebris wygłoszonego przez jego żonę Fabię Akonię Paulinę, eksponowała aretologię, naukę, filozofię, misteria, a także etos, ideał życia małżeńskiego w późnym antyku wśród nobilitas, czyli pogan. Pretextatus często pojawia się wymieniony z Aureliusem Symmachusem, a także Nikomachusem Flavianusem, rozumiany jako przywódca duchowy, jednocząca siła pogańskich senatorów IV wieku. Symmachus, a także ludzie obdarzali go wielkim szacunkiem i miłością. Ammianus Marcellus, słynąc z krytyki moralności senackiej, pisze, iż Pretextatus był wielkim szlachetności i starotradycyjnej godności. Makrobiusz w Saturnaliach, ostatnim oddechem wygasającego antyku, umiejscawia go na tronie awangardy senackiej. Był człowiekiem poświęconym literaturze, filozofii i misterium. W 384 roku Pretextatus był wyznaczony na stanowisko konsula. Niestety zmarł rok później, tuż przed Nowym Rokiem. Cały Rzym opłakiwał jego śmierć. Był pontifexem Westalek. Po jego śmierci Symmachus jako prefekt Rzymu sprzeciwiał się chęci Westalek do ustanowienia pomnika Pretextatusowi, jako że było to wbrew protokołowi religijnemu, lecz przełożona Westalek, Calia Concordia, postawiła na swoim. Tego człowieka można ustawić w miażdżącej przewadze nad obrzydliwym atakiem świętego Hieronima, który w jednym z jego mizernych listów na ukochanego przez ludzi Pretextatusa kontrował Laudatio Funebris Pauliny w szkalującym liście w ten oto sposób. Teraz jest martwy, nie osiągnął niebiańskich pałaców, jakiego żałosna wdowa udawała, jest wrzucony w ohydną ciemność. W ten sposób sprzeciwił się pogańskiej nieśmiertelności, próbując ukraść niebiosa dla zealotów sekty Galilejczyków, mianowicie chrześcijan. W liście do chrześcijanek Hieronim, Lei i innej Pauli, tak zwany święty Hieronim w typowym dla chrześcijan zwulgaryzowaniu i odwróceniu, wykonuje prosty zabieg oszkalowania przeciwnika, diabole, rewersji, przeinaczenia i gloryfikacji własnej grupy ponad wszystkie inne. Pogańskie cnoty Pauli i Pretextatusa przewyższały te chrześcijańskie, jednak jak w przypadku każdego chrześcijańskiego ataku, nieistotna jest treść, ale kto się pod nią podpisuje. Jeżeli dobro jest podpisane pogaństwem, należało w oczach galilejskiej sekty zmienić nomenklaturę, splugawić, a potem imitować, podpisując religią Boga Żydów, nieważne jak wielkim kosztem zainteresowanych, a także z jaką ujmą dla dobra ogółu. Paulina nie była zwykłą kobietą, była kapłanką inicjowaną w misteria eleuzyjskie, misteria lemańskie, Lernam, misteria Dionizosa i Demeter, a także w kult Izydy jako Izjaka, Hekate jako Hierofantria i w kult Magna Mater jako Taura Boliata. W tychże Pretextatus był świadkiem przed bóstwami, uczył ją rytów, a także teologii kultów, przygotowywał do godnej, wartościowej inicjacji i pośmiertnej immortalizacji. Hekate znana jest przede wszystkim jako patronka czarownic i goes, czarowników uprawiających goeteje. Jednak często pomija się fakt, że jest to jeden z jej aspektów, mianowicie aspekt physis. Physis jest tu rozumiana nie tylko jako materia, ale chtoniczny, plutoniczny, podziemny, cienisty aspekt ziemskich, planetarnych, księżycowych i kosmicznych otchłani piekieł. Historycznie to właśnie w ten aspekt w starożytności był aspektowany aż do ewolucji Hekate jako bogini neoplatonicznej średniego neoplatonizmu, która w wyroczniach chaldejskich Juliana Teurga pełniła funkcję instruktorki wraz z Apollinem jako dusza świata, anima mundi, w trójdzielnym aspekcie Epipurgidi, wieży, osi świata, która zapełnia nie tylko świat fizji swoją obecnością, ale także eterów i boskiego transcendentnego ognia, ponadsłonecznego, który może być przyrównany do trzeciego teletarchicznego świata, licząc od Proteusa, Monady, poprzez drugi teletarchiczny wszechświat, aż do świat nadsłońc Ajonów Hyperiona, poniżej którego są fenomeny wygenerowanego świata, a którego Helios w Układzie Słonecznym jest widzialną manifestacją. Jest to doskonale wyłożone w teologii arytmetyki Jamblicha, wzorując na pitagorajskim modelu.
Łącznikiem między światem w neoplatonicznym teologicznym ujęciu jest Herman Ubis, czyli synkretyczna helleńsko-egipska hybryda bioniczna, splatająca dwie potężne siły w jednego łącznika skoncentrowanego w tej postaci. Będziemy traktować zatem Hekatę jako duszę świata, która w wyroczniach chaldejskich odgrywa soteriologiczną, ale także kosmogoniczną, generatywną rolę, przeoblekając się we wszystkie dusze na przestrzeni wszechświata. To właśnie ona jest portretowana w dziełach masońskich, zakamuflowana jako trzy zające biegające wokół siebie na kościołach i katedrach, co często jest mylone z trójcą chrześcijańską. Kamuflaż ten był wymagany od V-VI wieku naszej ery, ponieważ posągi Hekaty były niszczone. Desekrację tą rozpoczął święty, kolejny, Jan od Apokalipsy, prześladując kulty Artemidy, atakując świątynię Artemis Drakajny, czyli formy Hekate, a także męcząc i nękając, prześladując i rozkazując wykonywanie mordów dokonywanych na kapłanach i kapłankach jej oddanych inicjatów i inicjatek. W istocie tekst świętego Jana od Apokalipsy był wymierzony w Artemidę jako wielką nierządnicę i smoka Artemidy Drakajny, który był jej chtonicznym symbolem w aspekcie Fyzis, a także cesarza Dioklecjana. Nośność tej narracji przetrwała Dioklecjana, a żydowski apokaliptyzm przeciwko Rzymianom został przeniesiony do fantazji chrześcijan o końcu świata, nawet w obecnych milenarystycznych kultach fundamentalistów chrześcijańskich, którzy aż proszą się o koniec i samozniszczenie. Hekate była podmieniana na rozstajach dróg i skrzyżowaniach jako bogini losów, bogini liminalna, graniczna, strzegąca. Została podmieniona przez tą sukę Marię Lewantyjską, czyli matkę Isy zgwałconą przez rzymskiego żołnierza. Nie było do zniesienia dla chrześcijan, że Hekate miałoby utorować sobie drogę przez wieki. Jednak właśnie te trzy goniące się zające symbolizują trzy fazy księżyca, a także trójpodział duszy świata Hekate. Ponieważ dusze uciekały ze świata Fezis, materii, pierwszym przystankiem była Selena, co w starożytnej attyckiej Grece oznaczało Wyspę Błogosławionych. Należało wyrwać się ze stalowego uścisku chtonicznych psów i gwałtownych, demonicznych ras Hekate Fezis, przy czym łuk Artemidy symbolizował harmonię wśród napięć w opozycji. Doskonale wyważono naturę i duszę dostrojoną do błogosławionego skoku, a strzałą była dusza mistrza, czyli smoka, czy mistrzyni, dziwki, która wzlatywała ku wyższym niebiańskim sferom. Co więcej, siedem głów smoka Artemidy symbolizowało siedem koron planet porządku chaldejskiego, a zdobycie tych koron, czy dostrojenie swojej natury jako wir unus, czyli kobiety lub mężczyzny kompletnego na miarę natury boskiej, natury i strojeń astromagicznego układu słonecznego, symbolicznie i soteriologicznie torowało drogę do sfer wielkich cyklów i eonów gwiazd. Zatem bestia to mężczyzna wywyższony, Deiterion to bestia boga słońca, a dziwka przewrotnie to kobieta boska, Aerotomis, ta, którą strzałą tnie przez niebiańskie sfery przez powietrze eterów. Hekate była dalej definiowana jako Hekate Rea, co ciekawe Rea była kompanką i konkubiną Saturna, jako Rea Ops, czyli Ziemia, generatywna pani czasu, władczyni Olimpu, czyli dosłownie czasu w orfickim ujęciu, zgodnie z papirusami z Derweni. W mitraickich wierzeniach Mitra sygnifikował solarne energie, ale także emaskulację Saturna jako najwyższą chaldejską planetę władców Układu Słonecznego. A joniczne cykle czasu, które w zespoleniu Słońce-Saturn miały też dziwną zbieżność z kultem Oriona, Abraxasa, Ozerysa, Sarapisa. Dusza Hekate, czyli dusza świata, jest podstawą matematycznych proporcji i harmonii kosmicznej, ponieważ jest złożona z podobieństwa, różnicy i egzystencji. Jest logiczna, posiada boskie i wieczne źródło racjonalnego życia i jest ukoronowaniem generacji współzrozumiałych światów, wiecznych bytów, posiadając rozsądek i harmonię. Jako samoistna kręci się wokół siebie, opleciona wężem Kronosa, erebem czasu. Odczyt od Tribunus Militum Honoris Causa, Leo w stopniu 4-7. Sam nie nadałem sobie tej rangi, dostałem ją z góry. Dziękuję. Więcej o misteriach Hekate w przygotowanej książce Manuskrypty Spejto. Wybrana bibliografia Kalos M. Fabia Akonia, Paulina Andy Defoe w Pretextatus, a także Sarah Ellis Johnston, Hekate Soteria. Ponadto polecam Hansa Lewiego, Chaldean Oracles and Theurgy. Dziękuję bardzo.